Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Dzisiaj w naszym samouczku chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób możemy założyć sieciowy edytor tekstowy, który jest współdzielony między wszystkich użytkowników. Nazywa się Etherpad, jest wolnym i otwartym oprogramowaniem. Oczywiście używamy go korzystając z przeglądarki internetowej. Zatem potrzebujemy naszej przeglądarki. Dodatkowo musimy wiedzieć, pod jakim adresem możemy sobie założyć naszego pada. To bardzo ważne. Ja na moim serwerze udostępniam jedną instancję pada, którą każdy może sobie wykorzystywać. Wystarczy, że w przeglądarce wpiszemy sobie ten adres internetowy. Ja teraz zrobię skopiuj i wkleję go w pasku adresu naszej przeglądarki. OK. Mamy zatem abixinfo.pl/pad, naciskam klawisz Enter i pojawia mi się strona startowa naszego pada. Proszę spojrzeć. Nowy dokument. Stwórz lub otwórz dokument o nazwie. Możemy sobie tutaj wymyśleć naszą własną nazwę lub ja mam jakieś zapamiętane przez przeglądarkę, ale wymyślę tutaj nowy podkreślenie dokument. I nacisnę przycisk OK. I to właściwie byłoby na tyle. Mam stworzony nowy dokument, mam jego link, mogę sobie go zaznaczyć, skopiować, wysłać komuś, podać i on też wejdzie sobie na ten dokument i to, co ja będę tu pisał, witam serdecznie, to właśnie będzie widoczne dla wszystkich. To tyle. Tylko tyle, aż tyle. Myślę, że nie jest to trudne. Wszystkich chętnych zapraszam. Pad stoi otworem, że się tak wyrażę. To znaczy każdy z Was może sobie na nim założyć własny dokument i używać. Ja daję to społeczności za darmo, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej cenzury. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.